Za uwięzienie kangurzycy Shelly płacą mi prawdziwe kokosy. Ten wredny torbacz musiał mocno zajść za skórę biednej czarownicy. W każdym razie mógłbym pewnie niechcący wypuścić kangurzycę. Oczywiście, gdybyś uścił najpierw drobną opłatę. A, Spyro, twoja szlachetność mnie rozczula. Pewnego dnia ta cecha charakteru może wpędzić cię w kłopoty. Na razie jednak zawdzięczam jej majątek. Mam nadzieję, że docenisz przysługę, którą ci oddaję, wypuszczając cię. No i brawo, misiu. Co złego, to nie ja. Jasne. Ja tylko wypełniam obowiązki. Ja! Ej, czyżbyś był przedstawicielem smoków? Tak, jestem Spyro. Nie sądziłam, że poznam smoka. Kiedyś rządziliście całym tym światem, wiesz? A potem nagle zniknęliście. Puf! Mieszkały tu smoki? Nie wiedziałeś? Według tego, co mówią, to było z 1000 lat temu. A potem odeszły? Tak. Najdziwniejsze jest jednak to, że razem z nimi zniknęła stąd dosłownie caluteńka magia. Niektórzy twierdzą, że było tu tego towaru od groma. Te kamienie życzeń, co kto lubi. Jednak po odejściu smoków wszystko zniknęło. To dlatego niektóre z portali nie działają? Tak. Zaczynają wysiadać. Jeden po drugim. Cóż, trzeba wracać do domu i obmyślić plan. Wpadaj, kiedy zechcesz. Ojej! O mamo! Pomożesz nam? Stado rozjuszonych nosorogów splądrowało miasto i porwało burmistrza! Pozwól, że złapię oddech. Zaraz skopię tyłek komu trzeba. Pokazaliśmy tym osiłkom. Gdyby nie fakt, że było ich dwóch, dawno bym się z nimi rozprawił. Ten nosoróg jest za duży na użycie szarży. By go podpalić, wciśnij atak. Thank you.
Cześć, Spyro. Za każdym razem, gdy padnie cię wróżka, twój postęp zostanie zapisany. Jeśli padniesz w kłopoty, wrócisz do ostatniego miejsca, gdzie cię pacnięto.
za pomoc, ale jeszcze chwila i bym sobie z nim sam poradził. Dziękujemy za uratowanie miasta. Jako burmistrz wręczam ci jedno z naszych słynnych jaj gigantów. Przykro mi, ale to najbrzydsza kura, jaką w życiu widziałem. Hej Spyro, arena gladiatorska, którą znalazłem, świetnie nadaje się na skatepark. Masz ochotę się sprawdzić na desce? Założę się, że nie dasz rady wyłapać wszystkich 15 jaszczurek. Wróć, gdybyś potrzebował wskazówek mistrza deskorolki.
to było super! Kiedy jeździłeś na desce, znalazłem to w gnieździe jaszczurek. Dobra, jeśli wyłapiesz wszystkie jaszczurki przed czasem, nie spadając z deski, to może zdobędę dla ciebie kolejne jajo, ale łatwo nie będzie. Dajesz, Spyro! Niezła jazda! Patrz, w gnieździe jaszczurek było kolejne jajo! Teraz możesz spróbować pobić rekord toru. Zegar uruchomi się, gdy tylko wskoczysz na deskę. Nie spadając z niej, zdobądź jak najwięcej punktów, zanim skończy się czas. Powodzenia!
Miejmy nadzieję, że nie jest ostatnia.